i chciałam serdecznie powitać tutaj naszą poseł, panią poseł Magdalenę Kochan, która przyjechała do nas w sprawie, będziemy mieć tutaj konferencję na temat pieczy zastępczej. Muszę Państwu powiedzieć, że pani poseł jest współautorką ustawy, także cały czas żywo zbiera informacje na temat tego, jak to jest realizowane w poszczególnych jednostkach. I oczywiście w miarę możliwości, bo życie niesie ze sobą różne niespodzianki, ta ustawa jest modyfikowana. Także dzisiaj będziemy mówić na ten temat i oczywiście później, tak jak teraz słyszeliście Państwo naszą rozmowę o różnych innych tematach. Bardzo chciałam podziękować tutaj pani prezes Jolancie Janik za gościnę, za udostępnienie tych pięknych pomieszczeń. Liczyłam na to, ponieważ zaprosiliśmy bardzo dużo ośrodków, liczyłam na to, że będzie większe zainteresowanie, bo rozesłaliśmy zaproszenia i do ościennych powiatów, i do wszystkich gmin. I myślałam, że ta piecza zastępcza, szczególnie OPS-y właśnie domu dziecka, cieszyć się będzie po prostu większym zainteresowaniem. Ale i tak bardzo się cieszę, bo na pewno te osoby, które tutaj przybyły na spotkanie, są żywo zainteresowane tym wszystkim, co się dzieje na temat tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Pani starosta, to tak jak ksiądz Zambony krzyczy na tych, którzy przyszli. Tak. Proszę Państwa. Ale opłat nie zbieram. Ale opłat nie Żartuję oczywiście, ale tak jest, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonuje już 1,5 roku tak naprawdę. Na koniec lipca stan jej wdrażania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musi przedstawić w formie raportu parlamentowej. Monitorujemy tę ustawę właśnie po to, żeby ewentualnie, a już wiem dzisiaj, że z pewnością będziemy ją nowelizować w takim kierunku, żeby wyjść naprzeciw wszystkim, którzy wnoszą swoje istotne dla działania tej ustawy uwagi. Państwo wiecie, ale pokrótce powiem tak, że ustawa znormalizowała i bardzo precyzyjnie przydzieliła poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego poszczególne zadania. Po pierwsze skonstatowaliśmy, że dzieci w pieczy zastępczej mamy zdecydowanie za dużo w stosunku do populacji. Co to oznacza? Oznaczało to tyle, że dość łatwo zabieramy dzieci z rodzin. Było ich w pieczy zastępczej, wtedy kiedy przystępowałam do pracy nad ustawą, około 100 tysięcy. Mówię zawsze około, bo to jest czasem więcej, czasem mniej. Przypadki Państwo wiecie, że to nie są rzeczy, które, no, o które zabiegamy, żeby ich było więcej, wręcz odwrotnie. Całość ustawy służy temu, żeby jak najmniej dzieci było pozbawione pieczy swojej rodziny biologicznej. To jest cel. Ja będę najszczęśliwsza, jak nagle się okaże, że nie mamy po co robić rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek i tak dalej, bo adopcje i wspieranie rodziny, ale to jest marzenie, ideał, oczywiście nigdy go nie osiągniemy, życie pisze swoje prawa. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że gmina, jednostka samorządu terytorialnego najbliższa tak naprawdę obywatelowi musi spróbować wspierać rodzinę, zanim odbierzemy stamtąd dzieci. I to się dzieje od 1 stycznia 2012 roku. Przez pierwszy rok działania ustawy, właśnie no blisko 1,5 to są dane, które dopiero co przedstawił z mównicy sejmowej Rzecznik Praw Dziecka, który to monitoruje, trafiło do pieczy zastępczej 13 tysięcy dzieci mniej w porównaniu rok 2011-2012. To jest ogromna rzecz. 13 tysięcy dzieci wspartych pracą asystentów rodziny w swoich rodzinach, a właściwie ich rodzice wsparci tą pomocą, zaczęli opiekować się swoimi dziećmi w lepszym niż dotychczas sposób. Zawsze, kiedy o tym mówię, przypominam przypadek Rudy Śląskiej, miasta, które żyło z pracy jednego zakładu, Wielka Huta, która upadła. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby zrozumieć, czym to dla miasta było. Tak naprawdę z dnia na dzień zostało bez pracy właściwie większość mieszkańców tego miasta.
Problemy społeczne nawarstwiły się nieprawdopodobnie. I wtedy Ruda Śląska, nie czekając na żadną ustawę, korzystając z dzisiejszych, wtedy obowiązujących rozwiązań prawnych od roku 2005 albo 2004, nie ciągnijcie mnie Państwo, nie pamiętam, połowa lat 2000, postanowiła przy zwiększonych zasiłkach na podstawie zawieranych umów spróbować wspierać rodziny wyższymi zasiłkami, ale przy wspomaganiu wydawania pieniędzy. Kontrakty, dzisiaj mówimy społeczne, zostały zawarte. Oni ich wtedy tak nie nazywali. I 220 rodzin przystąpiło do tego programu, z których po roku 200 wyszło z systemu pomocy społecznej w ogóle. 20 to się nie udało. Przerwali te wspólne działania, wrócili do swoich nawyków. Ja rozmawiałam z Państwem, którzy wprowadzali te rozwiązania w życie. Byłam zresztą w Rudzie Śląskiej, pokazałam, że tam nie ma ani jednego, to Łódzieska to jest miasto na prawach powiatu, powiat grodzki, ani jedna placówka, wszystko na zasadzie wspomaganych, a to mieszkań, takich jak my mówimy, mówiliśmy, że to był system rodzinkowy. Nie, oni od systemu rodzinkowego odeszli, rodziny zastępcze, które w systemie rodzinkowym prowadzili, to pierwsze. Bardzo mocno wspierane wszystkie ośrodki takiego dziennego pobytu. Gdziekolwiek, ktokolwiek chciał, był przez nich wspierany. Więc czy to prowadziła parafia rzymskokatolicka, czy parafia protestancka, czy metodyści, czy organizacja pozarządowa. Nieważne, ważne, żeby to był ktoś, kto chce wesprzeć dzieci i jednocześnie popracować z jej rodzicami, niezależnie od tego pracownicy socjalni wspierają rodziny. Opowiadali mi o takich przypadkach. Mama dostawała 80 zł jakiegoś zasiłku, biegła do sklepu i kupowała cudną lampę. Lampa była piękna, ale jedzenia z tego nie przybywa. W związku z czym takie podstawowe rzeczy, że można kupić kurczaka, podzielić go jednego dnia zupa, drugiego dnia rozum, że niekoniecznie codziennie jest, i tak dalej, taka bezradność życiowa, o której, jak mi opowiadali ci Państwo, nie mieli zielonego pojęcia. Pracownicy socjalni, którzy zetknięci z tą falą bezradności i braku pracy, no, stwierdzali, że nie znali swojego społeczeństwa aż na tyle, żeby wiedzieć, że takie podstawowe rzeczy trzeba było niektórym rodzinom tłumaczyć. Ale efekt, 200 rodzin wyprowadzili z systemu pomocy społecznej na stałe ramy. I to był jakby przyczynek do tego, żeby całą część ustawy, czyli to wspieranie rodziny, powierzyć gminie. Nie ma bliższej jednostki samorządu terytorialnego dla obywatela niż gmina. W związku z czym system asystentów rodziny. I też otwarliśmy tutaj prawo na pomysłowość gmin. Nie zawsze to musi być etat. To może być wspieranie rodziny przez asystenta rodziny, który wojna była o to, nawiasem mówiąc, się z nami pani Beata Karlińska, która jeździła na wszystkie prawie spotkania podkomisji, w których pracowaliśmy nad tą ustawą, jakaż wielka obraza majestatu, że asystent rodziny nie musi mieć wykształcenia wyższego. A ja wychodziłam z założenia, że sąsiadka, która sobie radzi w życiu i umie rozmawiać z rodziną zwyczajnym językiem, codzienności takiej, będzie lepszym asystentem rodziny dla tej rodziny niż, przepraszam, wykształcony z tytułami magisterskimi, ze specjalizacjami postudyjnymi, człowiek, który teoretycznie świetnie, ale w praktyce kompletnie nic za nim nie nabierze doświadczeń. Więc ten system asystentów rodziny, którzy, i to zakładamy, nie może wejść do tej rodziny bez jej zgody. To jest szacunek dla rodziny. Nawet jeśli się mylą, mają prawo się mylić na swój rachunek. Jeśli zobaczą jedną, drugą, trzecią rodzinę, z której się udało, to być może nabiorą ochoty na otwartość wobec osoby, która nie jest kuratorem, która nie jest pracownikiem społecznym, który stwierdza, że coś tam jest źle i nie domaga i grozi palcem, a to obetniemy zasiłek, a to zabierzemy tam dzieci, tylko przyjacielem, a takim łącznikiem tak naprawdę, takimi drożdżami aktywizującymi rodzinę i
łącznikiem między instytucjami, które w międzyczasie zbudowaliśmy, wspomagającymi rodzinę, ale do których rodziny często bezradnie nie umieją trafić. To jest asysta rodziny. I teraz też powiedzieliśmy, nasze kochane samorządy, rób ta co chce, ta, wy lepiej wiecie, jaką formą wesprzeć rodziny, czy to ma być etat, czy to ma być sąsiad, czy to ma być rodzina wspomagająca, czy to ma być taka świetlica środowiskowa. Naprawdę warto, tu pomysłowość gminy samorządów jest nieprawdopodobna, pomysłowość ludzi jest nieprawdopodobna. Nie wolno tej pomysłowości hamować sztucznym, schematycznym albo takim bardzo schematycznym. Przykład miejsca, gdzie jesteśmy, to jest też na pomysłowość, umiejętność sięgania, wymyślania poza wszelkimi sposobami, a czasem wbrew prawu załatwienia czegoś, co zgodnie z urzędowym trybem nie byłoby nigdy załatwione. Bardzo mi zależy na takim pisaniu prawa, które jest elastyczne. Więc wspomagamy rodzinę, dopóki się tylko da, czyli jak najdłużej przyznajemy dziecku albo respektujemy niezbywalne prawo dziecka do tego, żeby się wychowywało w swojej rodzinie biologicznej. Mama, tata zastępcza to nigdy nie jest mama, tata prawdziwa. Ale czasem jest tak, pewnie Państwo to wiecie, ja także wiem, są rodziny, które nigdy nie wyprostują się. W każdym najbardziej wysoko rozwiniętym cywilizacyjnym kraju takie rodziny się zdarzają. To jest odsetek ludzi, którzy po prostu nie radzą sobie z życiem albo lekceważą sobie życie. I wtedy pozostaje nam nic innego, tylko po prostu zaopiekować się dziećmi. Ale także powiedzieliśmy gminom, kochane gminy, to nie jest tak, że wy swój problem załatwiacie, wysyłając dzieci do pieczy zastępczej, po co się martwić o tę rodzinę. Dziecko stamtąd zabierzemy, wyślemy do pieczy, to już jest problem powiatu. Nie masz. Nie, nie. W pierwszym roku pobytu dziecka, od roku 2012, współuczestniczymy w finansowaniu pobytu dziecka w 10%. W drugim jeszcze jest czas na taką pracę z rodziną, żeby dziecko z tej pieczy wróciło. Jeśli to się nie uda, to już w następnym roku 30% płacimy za dziecko. A po trzecim roku, po drugim roku 50%. 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej to jest koszt gminy. Piecza zastępcza powiat. Dla powiatu nic nowego. Od 2004 roku zwiększony udział w podatkach, zadanie własne, realizowane, o właśnie to, o czym mówiłyśmy przed chwilką z panią prezes. Do roku 2004 tak naprawdę nie mówiliśmy o prawdziwym rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Uznając, że domy dziecka, które potem zostały przekształcone, mądrzejsza nazwa, nic mądrzejszego w sensie myśli pedagogicznej, placówki wielofunkcyjne, się nie stało. Dziecko w instytucji, wychowawca, który przychodzi na określoną ilość czasu, wychodzi potem do swojej rodziny, dzieci zmieniają kogoś, kto się nimi opiekuje. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do ludzi, którzy tam pracują. Naprawdę z wielkim. Ale żeby nie wiem, jak się starali, nie są w stanie dzieciom zastąpić prawdziwego domu. I tyle. Wiemy także, że tego rodzaju piecza kosztuje naprawdę dużo. Dzisiaj w Polsce kształtują się te koszta między 4,5 a 6 tysięcy złotych za jedno dziecko w ciągu jednego miesiąca. Efekt tego jest taki, że 92% dzieci wychodzących z instytucjonalnej opieki wraca do pomocy społecznej i prosi o pomoc. Są niesamodzielne. Zaledwie 7% z tego wychodzi, a z tych 7% jeszcze niewiele mniejszy odsetek kontynuuje naukę powyżej szkoły, które, z której wyszły, jak przestały być mieszkańcami tej placówki wielofunkcyjnej. Drogo, nieefektywnie. Albo nieefektywnie i drogo, bo w takiej kolejności trzeba to byłoby. Gdyby te placówki wielofunkcyjne dawały nam 92% pewność samodzielności życia ich wychowanków w świecie dorosłych, pewnie nikt z nas nie mówiłby o zmianie tego systemu. Jest efektywny, świetny, ale on efektywny nie jest. I w związku z tym rodzinne formy pieczy zastępcze, w każdej formie, czy to się nazywa rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa, spokrewniona,
rodzinny dom dziecka, placówka typu rodzinnego, czy cokolwiek, byle nie instytucja. I tak zmniejszyliśmy ilość dzieci. Nawiasem mówiąc, wiecie Państwo, to nie jest problem tylko polski. To jest tak, że na przykład problem Niemiec po naszej stronie zachodniej, tej części dawnego NRD, współpracuje na co dzień z organizacją, która ma 117 lat tradycji, ogólnoniemiecka, która wyszła w te tereny właśnie po to, żeby opiekować się dziećmi, osobami niesamodzielnymi. I opowiedzieli mi, że jak weszli pod Rostokiem do jakiegoś domu dziecka największego w Europie, który miał 1200 wychowanków, to ja myślałam, no nie, do takiej patologii u nas jednak nie dochodziło. 100 osobowe, nieco powyżej, ale 1000 dzieci, nie wiem. Więc to po prostu mnie się w głowie mieści. Problemy podobne w tych terenach popegeerowskich jak u nas, także tam nie umieją sobie z tym problemem poradzić. Nawiasem mówiąc, także zachęcam bardzo do wielkiej konferencji robionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. We wrześniu to się będzie odbywało. W kilku miejscach na pewno Robsy zawiadomi Państwa, naprawdę zachęcam, bo chcemy, są pewne propozycje, bardzo się cieszę, że z naszego Pomorza Zachodniego wychodzące, dotyczące rozwiązywania problemów w tych miejscowościach, wsiach, gdzie z terenami popegeerowskimi, z ludźmi, tam zostawionymi całe wieki same, 20 lat co najmniej. Są pewne pomysły, żeby jednak próbować to zaktywizować te osoby. Więc piecza zastępcza w powiecie. I teraz w wielu miejscach w Polsce spotykałam się ze stwierdzeniami strasznym oporem. Nie, bo nie mamy pieniędzy, rząd na nas nasyła zadania, w ogóle bunt taki, że na przykład w Łodzi pod Łódzkie powiat, pod Dębice, mówię o tym z pełną świadomością, bo to obiecałam i robię. Starosta powiedział mi, nie będzie w ogóle tej ustawy realizował, bo nie ma na to pieniędzy, rząd nie dał, nie będzie. Pojechałam. 22 rodziny zastępcze, blisko 30 dzieci w pieczy zastępczej, 8 rodzinnej, 18 w domach dziecka, których nie ma na terenie powiatu. Zapytałam pana starostę i panią z PCPR-u, z pana skarbnika w obecności rodzin zastępczych, ile płacą za te 18 dzieci w placówkach. Już nie będę epatować Państwa liczbami, dużo. Ile płacicie za blisko 30 dzieci w pieczy zastępczej? Znacznie mniej. Kto z Państwa z rodzin zastępczych przyjąłby jedno dziecko z instytucji do siebie? Wszystkie 22 rodziny, czyli teoretycznie nie starczyło by tych 18 dzieci, żeby porozsadzać. Wiem, że to wszystko brzmi idealnie. Pewnie by zabrali z dziesiątkę, bo przecież są takie dzieci, które mają teraz 17, nie pójdą już do rodziny zastępczej. Czy ze znajdzie, chcą dokończyć swojego usamodzielnienia, doczekać tego usamodzielniania w placówce. Okej, ale nie by była dziesiątka. Mówię panu staroście, nie ma pan pytania. Czy państwo wiecie, że w pieczy zastępczej na te 100 tysięcy blisko dzieci wydawaliśmy rocznie, jeszcze w tym roku? To jest tak, proporcje są takie, 60 tysięcy dzieciaków w pieczy zastępczej, niewiele ponad 30 dzieciaków w pieczy instytucjonalnej. Ta 30 tysięcy kosztuje nas 1 200 000 000. Ta 60 tysięcy grupa niecałe 700. Dwukrotnie więcej, dwukrotnie mniej. I to są pieniądze samorządowe. Z rządowych pieniędzy na to nie idzie złotówka. Zatem tylko restrukturyzacja tej pieczy, pójście w stronę rodzinnej formy, lepszej dla dziecka. Lepszej dla dziecka. I tańszej ratuje też finanse samorządu powiatowego. Koniec, kropka. No naprawdę, jak już nic do nas więcej nie przemawia, to liczba. Dodajmy i odejmujmy. Nic więcej nie potrzeba. Okazało się, że można sobie z tą pieczą poradzić. Ja się strasznie pikliłam o to, że dostaliśmy tylko 70 milionów na wdrażanie tej ustawy. Przy czym adopcje nam jeszcze zostały, o których za chwilę. 70 milionów. Kłóciłam się o 120. No, przegrałam tę batalię. Czas kryzysu finansów publicznych nie jest najlepszym czasem na tego, ale okazuje się, że w tych 70 milionach zmieściliśmy się w pierwszym roku, że były trzykrotne konkursy,
dla gmin o pieniądze na asystę rodzinną i ostatni korpus opiewał zerowy wkład własny gminy, bo to jest zadanie jakby nowe dla gminy. Ale w tym roku mamy podobną kwotę i wiem, że już coraz lepiej sobie z tym radzimy, zaczynamy się przekonywać do tego rodzaju rozwiązań, a dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem w przeddzień spotkania z przedstawicielem ONZ-owskiego komisarza do spraw Asia przypomni, Matko Święta, do spraw dzieci, tak? I wspólnie z eurodeputowanymi próbujemy przekonać zarówno Parlament Europejski, jak i Komisję Europejską do tego, że na deinstytucjonalizację pieczy nad także dziećmi, bo osobami starszymi i niesamodzielnymi w Europejskim Funduszu Społecznym muszą się znaleźć dodatkowe, niemałe pieniądze. My musimy odejść od gett, które są domami starców, od gett, które są domami dziecka, od gett, które są domami albo szkołami integracyjnymi, może kuchami, szczęście nie na samą myśl. To są getta. Kto powiedział, że osoba starsza, która chce po prostu wspomagania, musi mieszkać na wsi, po co już nie może korzystać z żadnego życia i koniecznie wyłącznie w towarzystwie równych i wiekowo osób. Dlaczego nie robić tego na zasadzie mieszkań chronionych? Tu polecam działania Stargardzkiego TBS-u, który świetnie robi mieszkania wspomagane. Dzieciaki z domu dziecka naprzeciwko, osoby starsze, ci czekają na rodzinę, ci tej rodziny tęsknią. Razem się integrują w normalnym świecie ludzi, którzy oprócz tego mają TBS-owskie mieszkania. I osoby niepełnosprawne. Dokładnie. Osoby niepełnosprawne. Świetnie wspierające. Dokładnie. Dokładnie. Nic wie. I nie w jednym bloku wszyscy, tylko w różnych na osiedlu wspólne podwórko, wszyscy wszystkich widzą, wszyscy wszystkim pomagają. Jedni tęsknią do drugich, drudzy tęsknią do pierwszych. No lepiej nie można. W taką stronę mamy iść i na to taką wspólną u rzecznika praw dziecka spotykamy się z komisarzem i z panią Sidonią Jędrzejczyk, eurodeputowaną, po to, żeby przekonywać wspólnie razem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Komisję Europejską, żebyśmy na ten cel w nowej perspektywie 2014-2020 znaleźli pieniądze. I jeszcze dwa słowa o pieczy zastępczej, o tym, jak często dawaliśmy dziecko do rodziny, mówiliśmy, radźcie sobie. Ale z dziećmi, jak to z dziećmi? One, które przychodzą do rodziny zastępczej, nie przychodzą w słodkie, ubrane w słodkie sukieneczki i chodzące na paluszkach. Nie są grzeczne. One często widzą te ręce, które im pomagają, bo mają ze sobą taką traumę, o której nam dorosłych się wcale nie śni. Trzeba im umieć pomóc, także psychologicznie, pedagogicznie, więc dzisiaj już wiemy, że rodziny zastępcze musimy wspierać. Tym właśnie takim systemem pomocy ogólnie nazywanym koordynacją pieczy zastępczej, o tym się nie będę rozwodził, Państwo na pewno wszystko wiecie. Koordynator pieczy to ktoś taki jak asystent, też przyjaciel rodzin, też na ich wniosek, też nie tak, że wsadzamy tam osobę, która nam się podoba z tą rodziną, bo ja jestem, ale nie ma. Jedna rodzina może pracować z takim asystentem, a druga rodzina z zupełnie innym. Więc zostawmy dobór tego wszystkiego w powiecie, gdzie powiatowe centrum koordynujące czy zlecające organizacjom pozarządowym poradzi sobie z tym 100 razy lepiej, wymyślając sposoby, które są 100 razy skuteczniejsze niż najmądrzejszy polityk w naszej stolicy. Dlatego tak to działa. I adopcje. Do tej pory właściwie nikt nie wiedział, jak one działają. Niby były, niby nie były. Jedne ośrodki szkoliły, drugie je przeszkalały. Za pieniądze można było kupić ten status rodzica adopcyjnego. Mamy w Polsce plagę, nad tym pracuję w tej chwili, żeby zmienić to prawo adopcji ze wskazaniem w opole. Informacja o mamie, która chce urodzić dziecko i przeznaczyć je do adopcji, kosztuje od 2 do 3 tysięcy euro. Informacja o matce. Potem nie wiemy, ile gratyfikacja dla mamy z tytułu tego zrzeczenia się, bo tego już nikt nie pilnuje, ale ja z pół roku temu poprosiłam moją dyrektor biura, żeby kliknęła na adopcję i w ciągu 10 minut wydrukowała mi kilkanaście stron
możliwości kontaktu z pośrednikami, którzy mi załatwią dziecko prosto ze szpitala. To musimy ukrócić. To jest zdecydowanie, my nie wiemy, co się stało w roku 2005, tylko stamtąd mam badania, które robiła zresztą organizacja pozarządowa, że na 2400 dzieci zaadoptowanych w roku 2005 nie wiemy nic, co się stało z 1776 dziećmi. Poszły do adopcji najczęściej z zagranicza. Czytaj, zostały sprzedane. Więc nad tym pracujemy. Ale dzisiaj już wiemy, że każdy region Polski, inaczej problemy te wyglądają na Pomorzu Zachodnim, inaczej na Podkarpaciu, ma obowiązek prowadzenia swojego ośrodka adopcyjnego, czy też zlecenia takiego ośrodka organizacji pozarządowej. Czy on jest w 10 miejscach, czy w 2, czy w 1, jak to sobie zorganizuje tak, że każdy marszałek, który to jest zadanie zlecone, na to przeznaczamy pieniądze, uporządkowaliśmy tę sprawę, zwiększyła się ilość adopcji w Polsce. Więc ja jestem dumna z tak napisanego prawa, monitorowanego. Pewnie jest tam wiele takich nieścisłości stricte już, jak powiedziałam, administracyjnych. Idea moim zdaniem jest lepsza i po wielu konferencjach, w których biorę udział, żeby słuchać o problemach, jakie niesie ze sobą rozwiązanie tej ustawy, dochodzę do wniosku, że taki podział ról był absolutnie słuszny. Teraz trzeba dopracować już szczegółowe zapisy, które ubierają lub też są niedogodne. Ale też muszę Państwu powiedzieć, są takie miejskie ośrodki pomocy rodzinie, które interpretują prawo nie zawsze na korzyść dzieci. I też to powiem z wielką przykrością. Szczeciński ośrodek pomocy rodzinie procesuje się z kolejną rodziną zastępczą. O co? O 3000 zł już półtora roku. I teraz odsyła sprawę do prokuratury. Jest dla mnie niepojęte. Chodzi o to, że według szczecińskiego MOPR-u ten czas na zmianę umów z rodzinami zastępczymi, który był o nowe warunki, także nowe warunki pokrywania kosztów pobytu dzieci w tej pieczy, myśmy je zwiększyli tam z niespełna 700 do 1000 zł na dziecko i 1200 w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. A ponieważ to są decyzje administracyjne, to z oczywistych względów wiedzieliśmy, że z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 100 umów z 1000 umów nikt nie podpisze. Zostawiliśmy PCPR-om 3 miesiące czasu na dopełnienie formalności tych bardzo administracyjnych. Szczecin interpretuje to tak, jak mieli 3 miesiące na zmianę tych umów, to po 3 miesiącach zaczął wypłacać dopiero te nowe stawki. I oto jest proces, który samorządowe kolegium odwoławcze kolejny raz rozpatruje. Teraz zapadła ostateczna decyzja, wykonalna przez Szczecin. Co Szczecin robi? Zawiadamia prokuraturę o niemożliwości popełnienia przestępstwa, tylko o nierzetelność, o łamanie prawa przez samorządowe kolegium. Słowem procesują się o 3000. Niepojęte. Zapomnieli, co znaczy pomoc rodzinie w ich nazwie i dzisiaj, ponieważ w radiu mówię na ten temat naprawdę otwartym tekstem, otrzymałam pismo od rzecznika szczecińskiego MOPR-u, że narażam dobre imię tejże instytucji na szwank. Jest to pomówienie. No trudno. Mamy tak, mamy tak. O ile dobrze pamiętam, w powiecie bolickim, w powiecie kamieńskim, w powiecie goleniowskim, wszystko to hula w powiecie. Powiat gryfiński wprowadził wszystkie rozwiązania, które jak Państwo wiecie, w niektórych miejscach są obligatoryjne jeszcze przez półtora roku, żeby ulżyć troszkę samorządom. Oni to wprowadzili w całości. Są szczęśliwi, zadowoleni, dzieciaki są szczęśliwe. I jest taniej. Więc można... Tak, można tak, wszędzie jesteśmy ludźmi, jest świetny nauczyciel średni, świetny lekarz średni i tak dalej. Adopcje także się poprawiły i także zniknęły z powierzchni z mapy Polski takie ośrodki adopcyjne, które działały, a znam takie trzy w zachodniopomorskim, przepraszam, dwa, po trzecie jest gdzie indziej, które działały przez 5 lat, nie dokonując ani jednej adopcji. Ale działały przy instytucjach,
jakimi są placówki wielofunkcyjne i bardzo pięknie uzupełniały wynagrodzenie pracujących państw. Tak? Nie. Naszym celem jest dobro dziecka, dobro osoby, która pomaga, której trzeba pomóc. Państwo wiecie, że w sytuacji, kiedy nie ma na to zbyt wiele pieniędzy, nie wolno ich rozrzucać. Z szacunku dla tych, którzy pracują i podatki odprowadzają. W związku z czym nie możemy rozdawać, tylko musimy wspomagać, wspomagać skutecznie, efektywnie i doprowadzać do tego, żeby ludzie stawali na własne samodzielnie. To ja wiem. Jeśli są pytania. Przepraszam, bo się rozbawiłem zawsze przy tej ustawie. Dziękuję bardzo. Ja może tyle kwestii pytania, co nawiązanie do tego, co pani poseł powiedziała. Mianowicie chodzi mi tu o pewną jakość szkolenia, tak? Szkolenie asystentów rodzinnych. Bo żeby te pieniądze były efektywnie wydawane, czyli spełniały swoją rolę i funkcję, to rzeczywiście potrzeba takiego działania asystenta rodziny, który by szkolił niejako tych rodziców, tak? Żeby on wdrażał ich do prawidłowego wykonywania tych funkcji rodzicielskich. Bo dzięki temu państwo polskie nie będzie płaciło pieniędzy, wydawało pieniędzy, tylko ci rodzice będą już umieli we własnym zakresie po pierwsze zdobyć pracę, zapracować, umieć postępować z dzieckiem w sposób naturalny, normalny, jak wszyscy obywatele. Dzięki temu mogą zyskać koszty, ale najgorsze do gminy Kamień Pomorski. Myśmy mieli taką sytuację, ponieważ ja nadzoruję działalność OPS-u jako zastępca burmistrza, że jakość pracy jednego z asystentów rodziny budziła pewne moje wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że ten asystent rodziny był jednym z pierwszych interesantów każdego dnia u mnie i próbował załatwić albo sprawę jakiegoś tam mieszkania, jakichś tam zasiłków, czyli niejako wyręczał rodzinę. Pracował za nim. To było dla mnie nie do pomyślenia. I myśmy podziękowali temu asystentowi. Ogłosiliśmy konkurs, został wybrany następny asystent, który rzeczywiście spełnił swoją rolę w sposób znakomity, ponieważ on nie jest moim interesantem, tak? On pomaga, szkoli rodziców, pomaga im, pokazuje im pewne kierunki, mechanizmy funkcjonowania w społeczeństwie, sposoby rozmowy z dziećmi, wychowania dzieci. I to wydaje mi się być właściwy kierunek. Mało tego, ten sam asystent jest również członkiem zespołów roboczych interdyscyplinarnego zespołu bezprawnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczy w tym i pomaga w rozwiązywaniu pewnych kwestii związanych z podejrzeniem o przemoc. Także jest to następny obszar, którym no, sprawdzać. Dużo było chętnych podczas konkursu. Ludzie również zwiększyli wykształcenie pedagogiczne. Tym razem wybór jest trafny i cieszę się z tego i sądzę, że raz akcentując moją wypowiedź, że ta jakość pracy asystenta ma to kluczowe znaczenie właśnie w tym obszarze działania tej ustawy. Absolutnie tak, nie wyręczamy. Tak. Asystent rodziny nie przeżywa życia rodziny i nie zastępuje ani mamy, ani taty, ani babci, ani dziadka. Rodzina musi stanąć na swoich własnych nogach. On może wspomóc mamę w pójściu na wywiadówkę. Ona się boi, bo czasem jest tak, że dziecko, które sprawia kłopoty, jej dziecko, które nie najlepiej wychowywane, jest strasznym łobuzem i wtedy źle jest siedzieć w klasie i słuchać, że Jasio czy Kasia zachowują się skandalicznie, niedobrze, pani nic nie robi. Czasem nawet boi się zapytać, czy nie ma odwagi, nie jest osobą, która sobie świetnie radzi w samodzielności. Obecność, nie zastępowanie, ale obecność przynajmniej asystenta doda jej pewności siebie, czy doda panu, tacie pewności siebie. To na tym polega. Możemy iść wspólnie do urzędu pracy się zarejestrować, ale to ty się będziesz rejestrował, a ja stanę z boku, popatrzę, jak ty to robisz, wspomogę, jeśli będziesz popełniał błędy. Nie pójdę za ciebie i nie powiem burmistrz, dopiero pomożemy, jak to na pewno, myślę o tym asystencie, wynikało z dobrego serca, z takiego społecznikostwa, z chęci pomocy niesienia. Ale to tak jak z dziećmi, nie kochaj mnie mocno, kochaj mnie mądrze. A ja włączam jak to z osobami niepełnosprawnymi, tak? Nie wyręczamy ich, po prostu ich wspieramy. Tylko pomyślą te osoby niepełnosprawne najlepiej pomóc za niego, albo co zrobić za niego. A tu nie o to chodzi, po prostu trzeba wspierać. Tak, to oni zostaną wykonywane. To jest najlepsza rehabilitacja. Bardzo dalej.
zaawansowany zanik myśli. Myślę o swoim przyjacielu, bardzo się z tego szczycę się tym, że mnie zaszczyca swoją przyjaźnią. Pan poseł Marek Kura. Miał 18 lat, doczekał dnia urodzin, następnego dnia uciekł z domu do DPS. Rodzice mało nie wyrywali sobie włosów z głowy. Tragedia, jak możesz? Co? Ale on dopiero w DPS-ie. Skończył maturę, skończył studia, poznał żonę, z którą zresztą ma dwójkę przeuroczych, cudownych dzieci. Tego wszystkiego by nie osiągnął, bo mama była nadopiekuńcza. On był, jeszcze nie pomyślał, już miał. Ale ile trzeba było determinacji w człowieku, który naprawdę już dzisiaj dysponuje siłą praktycznie trzech palców jednej ręki i rusza dużą, mówi z wielkim trudem, ale jest wspaniały. Jedzie ze Śląska do Szczecina, żeby w Policach wziąć udział w konferencji. 10 godzin siedząc na wózku poza szeroki, żeby przejechać w tym korytarzyku przedziałowym. Od toalety jedzie na konferencję do Beaty Karlińskiej, bo są rodzice i dzieci potrzebne. Herosny człowiek. Ale ma pani rację, on ciągle powtarza. Nie wyręczajcie swoich dzieci, bo je unieszczęśliwiacie. Tak, bo tutaj pani poseł o to chodzi, że my edukujemy rodziców przez dzieci. Dokładnie, najbardziej skuteczna metoda wychowywania rodziców. I nasze już pokolenie, inne już pokolenie, to jest pewnie zupełnie inne podejście do wychowania, ale te wcześniejsze pokolenie to jest edukacja przez dzieci do rodziców. Absolutna racja. Absolutna racja. To jest ta odwrotna tutaj sytuacja. I dlatego mówię, że najlepsza to jest praca, rehabilitacja poprzez pracę, najlepiej wykonywać te wszystkie zadania. Bo praca tak naprawdę wykonywana daje poczucie godności. Jeśli ktoś jest wyzbyty poczucia godności, bardzo trudno mu żyć. Tę godność mu trzeba oddać, bo on na nią zasługuje. Powiem Państwu, spotkanie z rodzicami w Toruniu, rodzicami dzieci niepełnosprawnych, bardzo roszczeniowych, walczyli wtedy o zwiększony zasiłek dla osób opiekujących się swoimi dzieci. Z pierwszego rzutu wygląda na to, że tak, trzeba do tego 1600 zł, czyli co najmniej najniższej pensji dojść, a Marek Plura mówi nieprawda. Wy skazujecie te dzieci i skazujecie rodziców. Dzieci nigdy nie będą samodzielne, rodzice będą umęczeni przez całe swoje życie, związani w parze, jak rodzica zabraknie, dziecko praktycznie też umiera. Trzeba ich rozdzielać dla zdrowego, psychicznego rozwoju, zarówno dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga kontaktu z innymi, nie wyłącznie ze swoim rodzicem, i dla mamy, żeby nie zwariowała w tym wszystkim. Ona też musi iść do kina, na prądki, do fryzjera, czy po prostu na spacer, najzwyczajniej w świecie bez dziecka. Ale tam na tym spotkaniu były takie dzieciaki, które rzeczywiście leżał chłopiec, no chłopiec, mężczyzna już 20-paroletni, które co pół godziny mama przewracała na drugi bok, żeby się nie zakrztusił, nie za... I mama dwójki dziewczynek z alergią oraz bardzo przystojny, chciałam powiedzieć brzydkie słowo, cholernik, ale drugi lepiej, bardzo odważny 16-latek, niewidomy, który podnosi rękę i w gronie osób dorosłych, dwójki posłów, przedstawicieli samorządowców, w tym wiceprezydenta miasta Torunia, staje i mówi tak, jak śmiecie mi dawać takie zasiłki? Co to jest, żeby ta renta socjalna była taka, że ja się cały czas mam czuć jak żebrak? Ja przez całe życie mam żyć za takie 600-500 zł. Ja mówię, dziecko, dlaczego ty chcesz żyć za 600 zł? Z tego, co mówisz, z tego, jak mówisz, z tego, jak się zachowujesz, wnioskuję, że ciebie stać na to, żeby skończyć szkołę i podjąć samodzielną, dobrze płatną pracę. Mama obok siedząca, domagająca się a. zwiększonego wysiłku dla siebie, b. zwiększonej renty socjalnej dla syna. Ona sobie zrobiła, ja tego nie oceniam w sensie swym, bo na pewno robi to z pobudek także no, wielkiego serca dla siebie i dla dziecka. Nie chcę tego dziecka zostać, ale to jest znowu to samo. Nie kochaj mnie mocno, kochaj mnie mądrze.
daj mi żyć oprócz tego, że jestem z nią związana. Przepraszam. Pani dyrektor. Ja pani poseł chciałam zapytać, jakie zmiany przygotowuje rząd w konkretnej ustawie? Nie wiem. Od razu powiem, nie wiem. Po to się spotykam z państwem, żeby wiedzieć, po to monitorowana jest bardzo dokładnie ta ustawa, żeby zebrać kompendium, zdiagnozować, co w tej ustawie nie chodzi, co my musimy dopracować, co powinniśmy poprawić. W międzyczasie, kiedy ona weszła w życie z dniem 1 stycznia, już ją nowelizowałam, bo zgubiliśmy, znaczy samorządy wydawały, że nie są w stanie finansowo sprostać wszystkim wymogom. Zanim weszła w życie w styczniu, już w listopadzie była znowelizowana. Potem podwyższyliśmy straszliwie wymogi, inna sprawa, żeby ślubowane nieprawdopodobnie wobec miejsc, gdzie można prowadzić świetlice środowiskowe. To znowelizowaliśmy. Teraz znowelizowałam, kończy swój bieg, jutro jest posiedzenie komisji, nie pojutrze, posiedzenie komisji senackiej, mam nadzieję, że przyjmą to bez zastrzeżeń, to żeby z porozumieniem między powiatami można było prowadzić jeden powiat na terenie drugiego powiatu, placówki typu rodzinnego, bo mogę pracować, rodziny zastępcze mogą być instytucje, znaczy forma instytucjonalna, ale nie mogą być placówki typu rodzinnego, które od rodzinnego domu dziecka różnią się tylko sposobem zatrudnienia. Jaki piękny fenomen. Naprawdę? To ja bym to codziennie odwrócę. Do samorządów, choćby programy, przypuść, czy jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tak, jakie programy na przykład mówię o wspierające na pewno będziemy wspierać asystę rodzinną i na pewno adopcję. Nie możemy liczyć na wspieranie, choć dodatkowe pieniądze są w EFES-ie, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym. To będzie fundusz o wiele może nie, ale nieco większy niż był w perspektywie 2007-2013. To będzie fundusz bardziej zdecentralizowany, czyli on będzie dysponowany w większym stopniu niż do tej pory przez regiony, czyli mówiąc krótko marszałkowie. Regionalne ośrodki polityki społecznej będą wymyślać programy, więc bardzo ważny jest nasz udział w tych konferencjach, o których mówię wrześniowych, bo tam powiemy swoim głosem, na co trzeba w programie operacyjnym zaplanować wiarze. I to jest projekt, w którym już będzie mniej pieniędzy na tak zwane twarde, czyli inwestycje w sensie infrastruktury, bardziej w miękkie, tego typu, jak mówimy, wspieranie deinstytucjonalizacji, wspieranie rodzin zastępczych, szkolenie rodziny, szkolenie pracowników socjalnych, którzy często się wypalają, o czym państwo wiecie, żeby częściej jednak wspierać was tymi takimi terapeutycznymi programami. Częściej chcemy przebudować, dlatego o tym mówię, że założenie już do nowej ustawy o pomocy społecznej są oddzielić zdecydowanie pracę administracyjną, to naliczanie, wyliczanie, sprawdzanie i w jednym miejscu posiadanie wiedzy o rodzinie Kowalskich, Nowaków, którzy z naszej pomocy korzystają, ale nie rozproszeni poróżnie, tylko wyciągam akta i patrzę tak, Kowalski tak, mieszkaniówka, to, kochanie, jak cię podliczę, zarabiasz prawie tyle i wyjadę. Więc to zupełnie inne wydziały, a my w polityce społecznej rzeczywiście zajmujący się pracą socjalną. Tym wspomagają. To chcemy bardzo mocno wspomóc europejskimi funduszami po to, żebyśmy się tego nauczyli, zobaczyli, że to dopiero przynosi efekty. Kolejne badanie, to jest, wiecie państwo, ale jeszcze tylko jedno powiem. Na rok 2011 pan profesor Czapliński z grupą naukowców taką diagnozę społeczną Polski. Stamtąd wynika, że duża grupa rodzin o bardzo skromnych dochodach przeszła 40% z tych skromnie zarabiających, czyli żyjących naprawdę bardzo skromnie rodzin, przeszła do grupy wyżej zarabiających, ale pogłębiła się bieda u tych, którzy
korzystali z pomocy społecznej, jeżeli wyłącznie z renty. I mówię o emeryturach, z renty. Czyli grupa tych, którzy dostaje rybę, a nie rentę, ubożeje. Wypada z obiegu, traci samodzielność. To jest wykrzyknik. Czerwona lampka, która nam się przystaje.